Pani Pes, jak będzie wyglądało szczepienie grupy zerowej w szpitalu życia? Szczepienie grupy zerowej rozpoczyna się w dniu dzisiejszym. Jest trochę takie przyspieszone, dlatego że szczepionka miała dojechać późno, natomiast dojechała wcześniej, ponieważ została wyciągnięta z cyklu mroźnego, z ciągu mroźnego. Staramy się wykorzystać maksymalnie każdą chwilę, kiedy możemy wykorzystać. Ona jest ważna 6 dni po wyciągnięciu z cyklu, więc do końca tygodnia musimy te szczepionki zużyć. Zamawialiśmy 150 dawek, w związku z tym, że zmieniła się frakcja. Frakcjonujemy nie 5, a 6 dawek z jednej fiolki. Mamy 180 dawek. Dzisiaj szczepienia zerowe, w grupie zerowej są przede wszystkim pracownicy ochrony zdrowia i oczywiście w pierwszej kolejności pracownicy szpitala węzłowego. Wszyscy, i administracja, i pielęgniarki, lekarze, i personel pomocniczy. W szpitalu koordynatorem jest pani Grażyna Miśniewska, i ja tak ustaliliśmy, że będzie z każdego oddziału codziennie po kilka osób, łącznie z administracją, czyli nie ma tak, że jest jeden oddział w całości, bo ktoś się źle czuł, musi do tej pracy wrócić. Jak wygląda szczepienie? Szczepimy w pomieszczeniach po starej szkole medycznej, więc to też jakaś historia, zatoczyła to. Na początek pacjent wchodząc wypełnia ankietę i oświadczenie. Ankieta daje wstępny obraz lekarzowi, jeżeli chodzi o stan zdrowia pacjenta. Oświadczenie, że wyraża zgodę na szczepienie. Wchodzi do gabinetu lekarskiego na badanie. W tej chwili jest już tam pierwszą pacjentką, mamy dwie pierwsze pacjentki, to są pani Magda Rysiewicz-Żyłka, ordynator oddziału intensywnej terapii, i pani Magdalena Zielińska, pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dlaczego te osoby? Bo są to te panie, które jeszcze w marcu były na froncie, czyli pierwsi pacjenci z zakażeniem SARS-CoV-2, to były te dwie osoby, które zarządzały pracą oddziału, które były na pierwszym rzucie. I uważam, że tutaj jak najbardziej powinny zaszczepić się jako pierwsze. I dzisiaj wybór personelu, to już tutaj koordynator, personel z każdego oddziału po trochu, tak jak powiedziałam, po pozytywnej kwalifikacji, jeżeli lekarz zakwalifikuje na tak, pacjent przechodzi do punktu szczepień i w punkcie szczepień pielęgniarka, w tej chwili zostały przyniesione za wtedy szczepionki. Pielęgniarka frakcjonuje te szczepionki i z jednej fiolki będziemy wykonywać 6 szczepień. Także musicie Państwo chwilę poczekać. Ile szczepień dzisiaj, w tygodniu, w ogóle? Na dzisiaj mamy 30 zaplanowanych. W tygodniu musimy być 180 dawek, tak jak powiedziałam. A zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. My tak naprawdę dzisiaj dostaliśmy pierwsze materiały i będziemy tutaj, każdy jest w stresie, każdy z nas. I najbardziej chyba pielęgniarka, która będzie szczepiła, ale każdy z nas, bo tak naprawdę nikt nam nie mógł nas powiedzieć, jak to się robi, więc my tutaj ćwiczymy. No to celowo musimy zaszczepić w pierwszej fazie 0 około 1000 osób i później taką dawkę, która będzie w tej fazie zerowej, natomiast będzie w fazie pierwszej, nie wiem. Pacjent po szczepieniu, jeszcze do powiem, przychodzi do pokoju obserwacji, gdzie jest ratownik. I tam przez pierwsze 15 do 30 minut będzie pod opieką ratownika, który coś... Jakie jest zainteresowanie tymi szczepieniami? Duże. Dzisiaj mamy, moja koordynator ma dosyć, wyłącza telefon, ponieważ każdy chce być pierwszy. Nie w tym sensie, żeby się pokazać Państwu, ale żeby po prostu skorzystać ze szczepionki. Także są osoby, które się nie szczepią, ale te, które chcą się zaszczepić, naprawdę są aktywne. Te osoby, które miały wątpliwości, wiem, że się przekonują i myślę, że one się do końca szczepień spokojnie jeszcze wyszczepią. W zeszłym tygodniu mówiła Pani o frekwencji około 80%. To się zwiększyło? Jak się też to podtrzymuje, bo nie analizowałam jeszcze dzisiaj pracujemy na wyruchomieniu punktu, ale to jest ta granica. Ja mogę mieć tylu pracowników zgłoszonych, dlatego że dla części z nich to nie jest podstawowe miejsce pracy, więc z tej liczby około 500 oni mogą się szczepić w swoich szpitalach. Nie wiem, to może być Drawsko, Pączy, Jeżdżalni, więc trudno mi powiedzieć. U nas myślę, że to zainteresowanie jest naprawdę duże. Ale to nie tylko szpitale w Szczecinku, to okoliczne także placówki. W drugiej fazie, fazy zero, szczepimy okoliczne placówki, jest duże zainteresowanie. Wręcz dzisiaj już były pytania z innych POZ-ów. My dzisiaj najpierw szczepimy pracowników szpitala, także muszą ci wszyscy pracownicy poczekać.
w ogóle bezbolesna, ale myślę, że to te cudowne ręce. Sama przyjemność. Sama przyjemność, naprawdę. Stres przedbył, nie ukrywam, ale jestem mile zaskoczona. Także wszystkich zachęcam. Mam nadzieję, że to światełko, które się teraz pojawiło ze szczepieniami, będzie owocne i wszyscy będziemy mieć zabezpieczenie. Pani na pierwszej linii frontu walki z COVID-em, więc tak, jestem może być łatwiej? Koordynatorem SOR-u, no mam nadzieję, że teraz ta liczba zachorowań będzie się zmniejszać i będziemy mieć mniej pracy, a co za tym idzie, ludzie będą zdrowi.